My tak się składa, że akurat z Piotrkiem pracujemy razem w jednej firmie. Dzisiaj ja będę przedstawiał Flexbox layout. Czy ktoś kiedyś słyszał o takim layoutie? Jest kilka osób, a niech trzymajcie ręce. Mieliście z tym praktyczne doświadczenie, czy tylko tak słyszeliście? Praktyczne. To super, to możecie być. Będę mówił o Flexbox layoutie, powiem trochę o tym, jak go można wykorzystać, kiedy może się przydać, jak fajnie można go wykorzystać w siódemce i w zasadzie o tym na chwilę będzie. Najpierw powiem o tym, czym jest Flexbox layout, skąd to w ogóle pochodzi, jaka jest tego idea. Potem powiem, jak zacząć używać Flexbox layoutu, praktycznie jak wszystko inne. Kwintesencja tego Flexbox layoutu, czyli properties, które w zasadzie atrybuty, które dostarczamy do layoutu. I tak jak każdy layout ma swoje, może mieć, jak macie przykładowo linear layout, macie jakieś properties, które są typowo gravity przykładowo. Gravity może być konkretnie do elementu, oznacza to wtedy jego wewnętrzne gravity, ale też jest layout gravity, które możemy właśnie zaaplikować do layoutu, który jest na zewnątrz. I podobnie jest w Flexbox layoutie, o tym za chwilę powiem. Sam Flexbox layout wywodzi się z w zasadzie Flexbox, idea Flexboxa wywodzi się z CSS-a. Ktoś z Was miał styczność w CSS-ie z Flexboxem? Ja też nie lubię CSS-a. Przedstawię, jakie są różnice. Są bardzo drobne w zasadzie. Prawie na samym końcu będzie drobny bonus. Jak można się podszyfrować, jeżeli chodzi o korzystanie z Flexbox layoutu, tak w praktyce, bawiąc się i ucząc. I na końcu pytania, które będziecie mieli do mnie, będzie można zadawać. Dobra, czyli zacznijmy od tego, o co chodzi w całym tym Flexbox layoutie. Cała idea polega na tym, że w Flexbox layoutie, jak zobaczycie, mamy dwie jakby osie. Wszystko kręci się wokół osi. Oś główną oraz oś przecinającą, oś poprzeczną w stosunku do tej. W samym ustawieniu tego Flexbox layoutu chodzi o to, że ustawiamy, jak chcemy skierować naszą oś główną, czyli w którym mamy iść w kierunku w prawo, czy w lewo, do góry, czy na dół. I w stosunku do niej ustawiamy również tą oś poprzeczną. I po dodawaniu elementów, jeżeli mamy na przykład, tak jak tutaj narysowane, oś główną w tę stronę i oś tą pomocniczą w dół, jeżeli nasze elementy będziemy dodawać kolejno i one będą się wrapować, bo już nie będzie miejsca, no to oznacza to, że będzie się pierwszy element pokazywał tutaj, drugi tutaj. Jeżeli skończy się miejsce, to poleci kolejny tutaj, tutaj, tutaj i tak dalej. W związku z tym mamy również ten nasz Flexbox layout nie jest nieograniczony i możemy po prostu nadać jakieś ramy, że tak powiem. Przeważnie to będzie szerokość ekranu, który to będzie main start i main end. I cross start, cross end prawdopodobnie będzie wysokość ekranu, chyba że tam dodamy jakąś stopkę. To już będzie zależeć od nas. Jeżeli chodzi jeszcze o cały Flexbox, mamy cały kontener, Flex Container i w zasadzie w środku mamy jego itemy, do których później będziemy mogli dodawać różne poszczególne atrybuty. Co można łatwo, czego nie można łatwo zrobić, trzeba się nagimnastykować, albo w zasadzie nie można w ogóle zrobić, jeżeli chodzi o korzystanie z Flexbox layoutu. Zrobienie na przykład takiej zwykłej, nazwijmy to celki, którą mamy w inboxie, nie w inboxie, tylko w Gmailu. Samo poustawianie tych elementów byłoby trudne, dużo łatwiej by było wykorzystać na przykład taki constraint layout, który kiedyś Piotrek przedstawiał. I podobnie, jeżeli chodzi na przykład, nie wiem, byśmy chcieli widok podobny, który mamy na przykład z dzisiejszego wydarzenia, no to zastosowanie Flexbox layoutu nie jest tutaj najlepszym rozwiązaniem. Natomiast co można zrobić i do czego tak w zasadzie ten Flexbox layout można by było wykorzystać? Przede wszystkim, jeżeli mamy na przykład, chcemy zrobić coś a la linear layout, tyle, żeby nam się na końcu te wszystkie itemy wrapowały. Czyli każdy kolejny nie znika gdzieś tam otchłani, tylko chcemy po prostu, żeby one, każdy kolejny pojawił się pod spodem i pod spodem, aż do wyczerpania miejsca. Czyli tak jak na tym pierwszym obrazku. Druga rzecz, możemy na przykład, tak jak tutaj z naszej aplikacji, zastosować do ustawień i w rezultacie, jeżeli na przykład klient przyjdzie i powie, że chce na przykład jeszcze jedną rzecz dodać, nie musimy na przykład, jeżeli byśmy mieli to oparte na linear layoutach czy na czymkolwiek innym, przebudowywać całego layoutu, tylko wystarczy, że wstawimy celkę z przodu i w zasadzie cała reszta layoutu się sama ułoży i przesunie. I kolejna rzecz, która wydaje mi się, że jest taką najważniejszą, jeżeli można powiedzieć, jeżeli chodzi o Flexbox layout, to co zapewnia w zasadzie Flexbox layout, w zasadzie Flexbox w CSS-ie. Czyli taką responsywność.
Android 7 udostępnia API do tego, żeby można było podzielić sobie ekran. W rezultacie czasami chcielibyśmy dostosować, tak jak mamy strony responsywne, naszą aplikację. I w tym wypadku Flexbox Layout świetnie by się do tego nadał. Jak możecie zobaczyć na tym dolnym obrazku, mamy najpierw jedną komórkę, potem dwie komórki, cztery i trzy, a po na przykład zmniejszeniu szerokości możemy sobie po prostu, tak jak jest po lewej, tam trochę zasłonięte, mieć najpierw jedną komórkę i potem wszędzie po dwie, albo tak jak jest po prawej, gdzie już naprawdę nie starczy miejsca, to podzielone to praktycznie wszystkie bloczki jeden pod drugim. I to wydaje mi się, że to jest najbardziej chyba interesująca rzecz, jeżeli chodzi o Flexbox Layout. Jak zacząć? Trzy proste kroki. Jak zawsze. Dołączamy jako zależność. Jak możecie tylko zauważyć, jest to wersja 0.23. Dzisiaj sprawdzałem, jest najnowsza 0.23. Oznacza to, że raczej deweloperzy Flexboxa jeszcze nie uznali, że jest to gotowe, dajmy na to, do takich rozwiązań komercyjnych. Można oczywiście się tym pobawić, ale raczej jeszcze nie jest to wersja 1 i wyżej. Także od nas zależy, czy chcemy z tego korzystać. No i krok drugi. Tutaj nie chcę Was zasypywać elementami, szczegółami, ale w zasadzie praktycznie jak każdy layout można sobie po prostu wstawić z XML-a. Do tego wszystkie wszystkie atrybuty, które chcemy użyć, używamy z prefiksem up, czyli w zasadzie jak byśmy nawet sami sobie jakiś własny layout chcieli zbudować, również z czegoś takiego korzystamy. Albo alternatywnie oczywiście możemy skorzystać z kodu. W sposób taki, że po prostu znajdziemy sobie wiadomo widok i mamy jakiś layout params, do którego po prostu ustawiamy poszczególne atrybuty. O tych atrybutach za chwilę będę mówił, także zaraz do tego przejdziemy. Krok trzeci. Niespodzianka, nie ma kroku trzeciego, także nie macie co denerwować. Łatwo można wkroczyć. Przejdziemy teraz do kwintesencji tego całego layoutu, czyli do jego atrybutów. Tak jak powiedziałem wcześniej, rozróżniamy atrybuty, które należą stricte do Flexbox layoutu oraz atrybuty, które należą do jego dzieci, tak to nazwijmy. Atrybuty stricte dla layoutu to Flex Direction, Flex Wrap, Justify Content, Align Items i Align Content. Z kolei jeżeli chodzi o dzieci, jest ich trochę więcej. Layout Order i jak możecie już zobaczyć, wszystkie się zaczynają od przedrostka layout, tak jak podobno na przykład layout Gravity. Layout Order, layout Flex Grow, Flex String, Align Self, Self Base is Percent. Minimalna wysokość, szerokość, maksymalna wysokość, szerokość i wrap before. Za chwilę o nich będziemy mówić. Atrybuty samego Flexbox layoutu. Flex Direction może przyjąć cztery wartości. Row, który jest domyślną wartością, row reverse, column i column reverse. To wszystko wygląda mniej więcej w taki sposób. Nasz Flexbox layout, nasza oś główna, tak jak było na samym początku pokazano w lewo, oś pomocnicza w dół, to jest pierwszy obrazek, natomiast jeżeli zrobimy row reverse, to nasza oś główna obraca się w lewo. I jeżeli chodzi o to, jeżeli zmienimy na column, to naszą oś główną przekręcamy o 90 stopni w tym wypadku i wszystkie elementy, każdy kolejny, który będziemy dodawać, będzie się układać pod spodem. I w rezultacie column reverse, podobnie jak do row reverse, po prostu elementy będą układać się w drugą stronę. Kolejna wartość, flex wrap, czyli to decydujemy o tym, kiedy ma się załamywać. Mają się załamywać nasze bloki i tak, jeżeli nie ustawimy żadnego wrap, zauważcie, po prostu nasze elementy będą się jeszcze bardziej ścieśniać. Jeżeli ustawimy jakikolwiek wrap, to nasze elementy będą układać się jeden pod drugim albo jeden nad drugim, jeżeli to będzie wrap reverse. Kolejna rzecz, Justify Content. Flex Start jest domyślną wartością i w tym wypadku, jak sami możecie zobaczyć, tu chciałbym zwrócić uwagę na te dwa ostatnie bloki, czyli Space Between oraz Space Around. Bardzo ciekawa, bym powiedział, ciekawe zastosowanie, bo czasami zdarza się tak, że chcielibyśmy mieć jakieś elementy właśnie
równo porozkładane i w tym wypadku Space Between nam to automatycznie załatwia. Nie musimy się bawić na przykład w linear layoutie w pakowaniu jakichś wag czy coś takiego, albo jakieś zagnieżdżanie jakichś elementów, bo w zasadzie mamy to w Flexbox layoutie out of the box. Wyrównywanie itemów, czy też rzeczy, przedmiotów. Stretch jest domyślną wartością i w rezultacie wygląda to w następujący sposób. Jeżeli byśmy chcieli wyrównać nasze itemy do początku i do końca, to wygląda to jak na dwóch pierwszych obrazkach. Wycentrować to jest obrazek drugi, natomiast też wydaje mi się, że wartą taką uwagi property jest to, co jest na czwartym obrazku, czyli że możemy sobie te nasze elementy porozciągać. Jeżeli dodamy do tego na przykład wrap, to przy większej liczbie elementów, jeżeli one się położą jedno po drugim, one również wszystkie będą zajmować jakby całość ekranu out of the box. Jeżeli chodzi o baseline wykorzystywany przykładowo w tekście. Ktoś, kto się pewnie spotkał, to wie, że jak sobie na przykład jakiś napis wyrówna do jakiegoś bloczku, to nie zawsze jest równo. No, dlatego, że jego baseline jest nieco inaczej położony względem środka. Szczególnie jeżeli byśmy wyrównywali dwie etykiety, to też w tym wypadku baseline może się bardziej przydać, aniżeli jakbyśmy używali normalnie. I chyba ostatnia, align content. Również bardzo podobnie. Samo oglądanie tych obrazków, zdaję sobie sprawę, nie jest fascynujące. Widzę po waszych minach. Natomiast to, do czego ja będę was zachęcał i was zachęcam, żeby po prezentacji sobie wejść na repozytorium tego oto projektu. Oni mają przygotowany świetny egzamin, można się świetnie pobawić. Zresztą zaraz będzie widać kilka animacji z tego, jak można po prostu poustawiać różne property i zobaczyć, co to daje. Pododawać elementy, pousuwać elementy i w rezultacie zobaczyć, jak to wygląda. W tym wypadku całym kontentem zarządzamy, jak ma się ułożyć. I moim zdaniem też takim wartym uwagi jest obrazek w tym wypadku albo ten, z tego względu, że często też chcemy nasz, nie wiem, czy byśmy mieli jakąś galerię, czy coś takiego, to można w tym wypadku świetnie elementy poukładać. Nie kosztuje nas to wiele nerwów, a nie musimy się bawić jakieś relative layouty, ani nic takiego. I teraz przechodzimy do Flexbox layoutu i atrybutów jego dzieci. Pierwszy, jak możecie tutaj zobaczyć na animacji, obserwujcie bacznie, ustawiamy sobie już do konkretnego elementu jego order, jego kolejność. I domyślnie jest to 1 i jeżeli zmieniamy dla tego bloku numer 2 na przykład na 0, to on się pojawi na pierwszym miejscu. Jeżeli damy mu jakąś wartość większą, czyli na przykład 2, no to on wyląduje, uwaga, na końcu. Nie będzie on jako trzeci element, tylko właśnie z racji, że każdy domyślnie ma 1, no to on ląduje na końcu. Tutaj dosyć ciekawa właściwość, dosyć ciekawy atrybut. Możemy ustawić coś, co w zasadzie jest w takim linear layoutie wagą, gdzie domyślnie flex grow wynosi 0. Te elementy nie rozpychają się, nie zajmują dostępnego miejsca, natomiast możemy im ustawić dowolną wartość. I tutaj w tym wypadku widać, że 1 i 3 mają ustawione te wartości, przy czym ta trójka widać ma znacznie większą. To jeszcze raz będzie widać tutaj. Jeżeli damy 1, zachowuje się podobnie jak w przypadku linear layoutu. No i podobnie ta czwórka już zdominuje w tym wypadku ten layout. Kolejna sprawa, flex shrink. Dosyć ciekawy atrybut. Domyślnie, jeżeli nic nie ustawimy, te elementy będą się powielać aż dojdą do samego końca i będą znikać, tak jak w zwykłym linear layoutie, ale możemy na przykład wymusić coś takiego, żeby one się ścieśniały, bo czasami po prostu wolelibyśmy, żeby to tak wyglądało. Na każdy
item, na każde dziecko, które mamy jakby w tym linear layoutie, jest przeznaczone jakieś miejsce. I w tym wypadku widać, że te wszystkie bloki oprócz tego piątego zajmują całe swoje miejsce. Jeżeli nadalibyśmy mu jakąś tam określoną wysokość, to w tym wypadku możemy do tego przeznaczonego dla niego miejsca zdecydować, czy ten blok ma się w tym miejscu pokazywać na górze, na środku, na dole, czy ma się rozciągać. I podobnie mamy też opcję tego, żeby wybrać jako baseline, czyli w przypadku, jeżeli byśmy mieli jakąś etykietę, to żeby one wszystkie lądowały w tym samym miejscu, a nie były jakoś tam różnie względem siebie. Tutaj wyrównany do końca. Ważne jest to, żeby elementy też miały właśnie, nie pamiętam do końca, jak się ta propertia nazywała, ale żeby tam wysokości były właśnie zastreczowane, czyli żeby wypełniały całą wysokość, bo w przeciwnym wypadku to nie będzie miało efektu, bo tak czy siak będzie to zajmować. Wysokość tego bloku będzie tak samo wysoka, jak całe jego miejsce dla niego przeznaczone. Kolejna rzecz, wydaje mi się, że równie ciekawa, co niektóre poprzednie. Mianowicie to, że możemy sobie ustawić wartość procentową, co do czego często brakowało i zdaje się, że w którymś supporcie się pojawił jakiś tam percent layout. Tutaj możemy, już mamy to out of the box, możemy teraz właśnie było ustawione na 90%, możemy zdecydować, jaką wartość chcemy podać. Jeżeli damy minus 1, no to będzie to tam domyślna wartość i w rezultacie będzie ten blok swoją minimalną szerokość przejmował. Warte zaznaczenia jest to, że w tym momencie mamy orientację taką, że ta nasza oś główna idzie w lewo i ta oś pomocnicza idzie w dół. Jeżeli byśmy sobie obrócili te osie, na przykład żeby oś główna szła w dół i oś pomocnicza w prawo na to, to w tym wypadku ten flex basis percent będzie dotyczył wysokości, a nie szerokości. To jest, mi się wydaje, że taki warty uwagi komentarz. Minimalna wysokość oraz szerokość, to zapewne domyślacie się, co będzie oznaczać. Ustawiamy, jeżeli chcemy, żeby nasz blok się nie kurczył bardziej niż jakaś wysokość lub szerokość, bo mamy tam, nie wiem, jakiś tekst i nie chcielibyśmy bardzo, żeby się łamał, no to możemy po prostu na sztywno podać mu wymiar, jaki to ma być. I tutaj, jak mogliście przed chwilą zauważyć, te wszystkie pozostałe komórki oprócz drugiej zaczęły się kurczyć, a dwójka została. Przy minimalnej szerokości 100. Maksymalna wysokość, szerokość, bardzo podobnie, a nawet odwrotnie. Jeżeli ustawimy jakąś maksymalną wysokość i szerokość, to ten element nie będzie się rozpychał bardziej niż jeżeli chcemy. Myślę, że to nie wymaga tu jakiegoś większego tłumaczenia. Czyli ten element, mimo że ma miejsce, nie rozszerza się bardziej. I ta ostatni atrybut również warty uwagi, mianowicie wrap before, możemy oznaczyć przed którą celką, przed którą komórką chcemy, żeby pojawiła się, nazwijmy to, oznaczenie nowej linii. Wówczas, tak jak przed szóstką, mamy właśnie dodany wrap before, wtedy cały jakby layout zaczyna się znowu układać od nowej linii i to w rezultacie możemy tym sobie zarządzać. Jeżeli byśmy mieli jakieś sekcje czy coś na przykład w naszych settingsach, no to w tym momencie na przykład możemy dodać wrap before plus na przykład rozszerzyć ten element na całą szerokość i wtedy mamy na przykład tytuł jakiejś tam sekcji. Cztery zasadnicze różnice, jeżeli chodzi o Flexbox Layout w stosunku do Flexboxa CSS-owego. To jest moje, nie? Dobrze. Przede wszystkim nie ma atrybutu, który się nazywa FlexFlow, który jest takim, nawet ma jakąś specyficzną nazwę, takim skrótowcem do Flex Direction oraz do Flex Wrap. Jak zapewne kojarzycie, albo i też nie, w CSS-ie często można było na przykład, nie wiem, ustawić border i zamiast się ustawiało border width i podawało się jego szerokość, no to można było po prostu ogólną property podać border i poddawać tam po przecinku, chyba nawet czy po spacji, jego tam konkretne parametry. W CSS-ie wymyślili flex flow, żeby nie pisać dwóch oddzielnych comment. W Androidzie tego nie ma, więc musimy się posługiwać flex direction oraz flex wrap. Podobnie
do Flexa, w sensie samo Flex to jest w tym wypadku Flex Growth plus Flex Stream plus Flex Basis, czyli no u nas to są trzy polecenia, a w CSS-ie jedno. Świetnie ma. Kolejna rzecz, zmiana nazwy Flex Basis Percent zamiast Flex Basis. I ostatnia rzecz to Wrap Before nie istnieje w CSS Flexboxie, pewnie dlatego, że mają tagi BR. No i długo pewnie wyczekiwany bonus, pewnie jesteście ciekawi co to jest, niestety żadna wygrana pieniężna nie będzie, natomiast jeżeli ktoś by chciał sobie przetestować na żywo, to albo może ściągnąć aplikację, albo może też na takiej stronie pobawić się w taki Flexbox progi. Naszym celem jest to, żeby doprowadzić żabkę do liścia, no i one elementy układają się tak jak tutaj jej będziemy kazać. W tym wypadku mamy display flex, to jest ta property, która oznacza, że chcemy używać flexa w CSS-ach. No i w rezultacie musimy podać odpowiednią komendę, która spowoduje, że te elementy, a w zasadzie ten jeden w tym wypadku element, później są trudniejsze poziomy, uważajcie. Ten element przeniesie się na prawo, na liść. No i w tym wypadku ja przyznam się, że rozwiązałem to. Tutaj macie, ale nie ściągajcie ode mnie. Justify content i damy flex end i wtedy nasza żabka tam ląduje. Levelów jest, z tego co widzę, 24, także jest co robić. Moi drodzy, i skąd czerpałem inspirację? Praktycznie od wszystkich współpracowników, ale tu nie będę ich wymieniać z imienia i nazwiska, ale też były takie źródła, bym powiedział, pisane z GitHuba, czyli tam, gdzie możemy ściągnąć cały repozytorium, zobaczyć jak to jest napisane, ściągnąć, skompilować sobie, wrzucić aplikację na telefon i zobaczyć, pobawić się tym całym Flexbox layoutem. Trochę musiałem się posilić nie dokumentacją, ale zapomniałem słowa. Nieważne. Drugi link. I trzecia rzecz, no to co Was pewnie tutaj ten bonus zachwycił, czyli jakbyście chcieli, to możecie sobie Flexbox progi odpalić u siebie na komputerze. No i moi drodzy, sekcja pytań, bądźcie nie karajcie mnie. Ktoś ma jakieś pytania? Co? Jakbym to chciał wrzucić w jakieś takie sprytne scrollowanie, na przykład załóżmy, że chcę mieć 300 dp od góry, jakiś scroll, do którego dodaję sobie na przykład tak, gdy uczekiwam, żeby się z tego tworzyła lista, to jest ja, czy to jest trudne, czy to jest tak? Nie, w zasadzie tam jak miałeś ustawiasz po prostu wrap, po kolei będą ci się elementy dodawać jeden po drugim. No jeżeli to ustawisz tam Flexbox layoutowi jakąś konkretną wysokość, no tak, tylko że ty ten scroll byś musiał mieć po prostu w jakimś tam ograniczonym tym, scroll w jakiś ograniczony tam powiedzmy layout, na przykład nie wiem, frame layout, wsadzi to frame layout i tam dać na przykład wysokość, nie wiem, 300 dp, to wtedy po prostu ten scroll będzie działał w tym obszarze tego 300 dp. Flexbox scroll, tak? Czyli tak, Flexbox ładujesz do scroll view, a scroll view ładujesz do frame layoutu. Da się, jeżeli o to dasz. Całe szczęście. Dobrze, ja mam pytanie, czy masz na przykład jakąś, czy mieliście się z jakąś taką sytuacją, którą rozwiązywaliście w jakiś sposób jakimiś innymi layoutami i teraz Flexbox on to kompletnie zastąpił? Wiem, że to dosyć ogólne pytanie. Znaczy stricte nie. Z tego co właśnie kwestia tych tagów na przykład. To jest, wydaje mi się, że jest taki, nie wiem, bardzo popularny i dosyć prosty przykład. Jest jakaś biblioteka, która się nazywa TagView. Można po prostu zastąpić Flexbox layoutem. I wtedy masz jakąś tam większą kontrolę. No, przede wszystkim, tak jak mówię, to jest wersja 0.2.3, to w tym wypadku no, do zastosowań produkcyjnych jak najbardziej można, ale trzeba być odważnym, trzeba być śmiałkiem, trzeba przecierać szlaki. Tak? I jak? Tak? No to dobrze to słyszeć. To może w końcu będzie 1.0. Patrzyłeś na pytanie nasz może tego flexu? Bardzo dobre pytanie, nie patrzyłem. Ale może dorzucę do tego jakieś proste sprawdzanie, ile tam się to wszystko inflatuje, ile to się wszystko mierzy i tak dalej. Dla jakiegoś porównania może po prostu jeszcze to